Pierwsza debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych za nami, a Joe Biden udowodnił, że nie do końca wie co się wokół niego dzieje. Akcje firmy Nike zaliczają największy spadek w ciągu jednej sesji w historii. Firma ma zanotować spadek sprzedaży. Amazon wchodzi na rynek tanich produktów i rzuca tym samym rękawice dla temu czy Shine. Volkswagen inwestuje w Rivian i powalczy na rynku samochodów elektrycznych. Eli Lilly będzie walczyć z superbakteriami za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. ByteDance i Broadcom pracują nad nowym chipem, który ominie amerykańskie sankcje eksportowe. Cześć. Tutaj Piotr Cymcyk, a To jest program Finweek, czyli cotygodniowa seria informacyjna, gdzie podaję dla was najważniejsze informacje ze świata gospodarek, finansów i światowych giełd. Prowadzę też portal PL, gdzie znajdziesz codziennie nowe informacje właśnie też o gospodarce, o finansach i o inwestowaniu. Możesz w nim również dołączyć do wersji premium, gdzie już ponad 860 inwestorów dostaje od nas codziennie analizy i obserwuje, jak ja inwestuję sam swoje własne oszczędności w czterech portfelach o łącznej wartości prawie 2,5 miliona złotych. Ty skurdy, synu, ja. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie rynku.pL, gdzie link oczywiście pokazuję również w opisie tego nagrania. I prośba też o pomoc, żeby ten materiał łatwiej było znaleźć innym zainteresowanym, wystarczy, że klikniesz łapkę w górę, zostawisz suba. Na pewno będzie im tym samym łatwiej. A partnerem tego odcinka jest broker Freedom 24, z którego ja sam również korzystam do własnych inwestycji i dzięki któremu możesz dostać od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości nawet 800. Dolarów każda, ale o tej promocji opowiem już więcej w trakcie samego odcinka. Pierwsza debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych za nami. Joe Biden niestety udowodnił, że nie bardzo wie, co dookoła niego się dzieje. W nocy z czwartku na piątek odbyła się debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych pomiędzy przedstawicielem Republikanów Donaldem Trumpem a demokratą i obecnym prezydentem Joe Bidenem. No i ta debata. Zakończyła się nawet nie wiem, czy słowo porażka jest adekwatne, ale katastrofą. Katastrofą. Joe Bidena i najlepiej przedstawiają to szacowane szanse na wygraną w wyborach obu kandydatów już po samej debacie. Biden rozpoczynał debatę z szansami na wygraną w wyborach na poziomie około 47%, a zakończył ją. Na poziomie mniej niż 40%. W ogóle, jeśli chodzi o samą debatę, to 67% widzów uznało, że to Trump wygrał debatę, a jedynie 33%, że Biden. 4 lata temu, w 2020 roku, obie debaty prezydenckie, według widzów, wygrywał Joe Biden. W trakcie debaty wyszły na jaw kłopoty, o których już od dawna się mówi w kontekście urzędującego prezydenta. Mianowicie, Joe Biden miał problemy z płynnością wypowiedzi, te wypowiedzi były bardzo chaotyczne, a to tylko podsyciło obawy o sprawność umysłową urzędującego prezydenta. Kate Bedingfield, była dyrektor do spraw komunikacji Białego Domu, stwierdziła na antenie CNN, że Biden nie dał rady udowodnić swojej energii i wytrzymałości, co było w zasadzie jego jedynym i głównym zadaniem na tę debatę. Niestety w ogóle z samej debaty to się niewiele dowiedzieliśmy na temat jakichkolwiek konkretów w kwestiach gospodarczych w sprawach ekonomii, podatków, długu publicznego, inflacji, jeden i drugi kandydat odpowiadali bardzo wymijająco i bez absolutnie żadnego konkretu. Trump postanowił powtórzyć swoje apele w kwestii podniesienia ceł na Chiny, zapowiedział 10% cła na cały import i sięgające 60% cła na produkty z Chin. Głośną z kolei propozycją Bidena jest mocniejsze opodatkowanie najbogatszych osób zarabiających powyżej 400 tysięcy dolarów rocznie, co ma rzekomo przyczynić się do zmniejszenia deficytu w Stanach Zjednoczonych. Trump w kontrze zapowiada, że przedłuży, a nawet pogłębi cięcia podatkowe, które wprowadził w 2017 roku, a które już powoli wygasają. No... Niewiele tu konkretów, ale po fatalnym wystąpieniu Bidena podniosły się po raz kolejny głosy o tym, że demokraci powinni wymienić swojego kandydata, dopóki jeszcze mają na to czas. Oficjalne zatwierdzenie Joe Bidena jako kandydata demokratów odbędzie się dopiero w sierpniu 2024, więc jeszcze nie jest za późno, żeby zmienić kandydata. Na rosnące prawdopodobieństwo wygranej Donalda Trumpa rynki finansowe zareagowały w sumie wcale i niespecjalnie się tym przejęły. Może z wyjątkiem spółki Trump Media and Technology Group, która w handlu pozasesyjnym urosła wtedy o 15%. Kolejny rekord publicznego portfela Freedom24 i... Spore zmiany w środku. Publiczny portfel Freedom24 to jest mój pomysł na pokazywanie wam, jak w prosty sposób można zarabiać na inwestowaniu w zagraniczne spółki. Każdego miesiąca wpłacam do niego 600 euro, uzbierało się już 4200 euro kapitału i niedługo będę robić kolejną dopłatę. Ale sam portfel wygenerował już ponad 18% stopy zwrotu. Czyli o wiele więcej niż największe indeksy w tym samym czasie. Jego aktualny wynik możesz zawsze podejrzeć w linku, który również znajdziesz w opisie tego nagrania. A niedawno postawiłem w swoich ostatnich zakupach na odbicie akcji Apple i powrót tego giganta technologicznego na szczyty notowań. No i ten scenariusz się zrealizował. Akcje Apple faktycznie urosły, ale nie przekonują mnie one do siebie na długo, dlatego też zdecydowałem się na ich sprzedaż i pozwoliło to na osiągnięcie zysku około 11% w mniej niż miesiąc, więc bardzo udana inwestycja. Za całą uzyskaną kwotę, około 200 euro, dokupiłem jeszcze więcej akcji Amazona, które obecnie są największą pozycją w całym tym portfelu. I niezmiennie uważam, że Amazon jest dziś najbardziej niedowartościowaną dużą spółką technologiczną, o czym zresztą opowiadałem już przy okazji wielu, wielu innych odcinków. Jedna akcja Amazona może sprawiać wrażenie drogiej, bo kosztuje około 200 dolarów, ale ty możesz mieć trochę szczęścia i być może uzyskasz ją bezpłatnie. Tak, tak. Bezpłatnie. Zakładając konto 24 za pomocą linka, który jest w opisie tego materiału i w przypiętym komentarzu wystarczy, że po dokonaniu wpłaty podasz specjalny kod i możesz zgarnąć od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. No to Amazon łapie się do tego grona. Wszystkie szczegóły tej promocji znajdziesz również. W opisie tego materiału. Akcje firmy Nike zaliczają największy spadek w ciągu jednej sesji w historii. Firma okazuje się, że ma zanotować spadek swojej sprzedaży. Akcje Nike zanotowały sesję najgorszą, tracąc blisko 20% w jeden dzień i to zostało wywołane naprawdę fatalnymi wynikami finansowymi, w których największym problemem była prognoza na przyszłość. Firma ostrzegła, że jej sprzedaż w tym roku spadnie. No i tego naprawdę nikt. Się nie spodziewał. Ostrzeżenia Nike o słabnącym popycie de... dotknęły również inne firmy detaliczne, takie jak na przykład JD Sports czy Foot Locker. Po spadku kursu akcji Nike znajduje się na poziomach z marca 2020 roku. Dokładnie tak. Można kupić teraz Nike po tej samej cenie, po której były one dostępne w absolutnym szczycie paniki covidowej. To chyba najlepiej pokazuje, że Nike musi dostosować i zmienić swoją strategię, żeby konkurować z jakimiś wschodzącymi nowymi markami takimi jak na przykład Hoka On czy Lululemon. Dyrektor finansowy Nike zaznaczył, że powrót do formy będzie wymagać czasu i firma podejmuje agresywne działania, aby reorganizować zapasy w sklepach i kanałach e-commerce. Firma spodziewa się tutaj, że tej przychody spadną o 10% w bieżącym kwartale i o kilka procent w całym roku fiskalnym. Dodatkowo sprzedaż bezpośrednia do konsumentów spadła o 8%, a całkowite przychody zmniejszyły się o 2%. Nike ogłosił też spadki w regionie Chin, gdzie ruch w sklepach stacjonarnych miał spaść o kilkanaście nawet procent. Podobnie jak wiele innych znanych brandów konsumenckich, Nike uderzył, w sufit swojej siły cenowej i trochę się chyba pogubił w takim samozadowoleniu, które otworzyło pole dalej do wzrostu dla konkurencji. No więc jak na razie trochę Nike can't do it. Amazon wkracza w sektor tanich produktów i rzuca wyzwanie temu i Shine. Amazon planuje uruchomić w swoim sklepie internetowym oddział z tanimi artykułami, które będą wysyłane bezpośrednio z magazynów w Chinach zapowiedziane działania tego giganta e-commerce to odpowiedź na agresywną walkę o cały rynek e-commerce takich sklepów jak właśnie temu czy Shine, których popularność ciągle rośnie. Amazon, podobnie jak wymienione firmy, zamierza oferować tanią odzież, artykuły gospodarstwa domowego i przedmioty codziennego użytku, które będą docierać do klienta w ciągu od 9 do 11 dni. Za zamkniętymi drzwiami Amazon odbył spotkanie z potencjalnymi sprzedawcami, no i źródła donoszą, że lider elektroniky, handlu zamierza latem zacząć rejestrować chińskich sprzedawców, a jesienią przyjmować towar na magazyny w samych Chinach. Od kilku lat w ogóle na rynku e-commerce widać trend, zgodnie z którym nowi gracze bardzo agresywnie starają się zdobywać udziały w tym rynku. No i to się odbywa za pośrednictwem bardzo, bardzo intensywnych kampanii marketingowych, ostrej walki cenowej, no a wszystko to sprowadza się tak naprawdę do sprzedawania produktów poniżej kosztów. W produkcji. Bardzo prosta zasada tu funkcjonuje, że najważniejsze jest zdobycie klientów i udziałów w rynku, a na rentowność i zyski. Przyjdzie czas później i kiedy indziej. Najpopularniejszym przykładem znanym z ostatnich lat w Polsce takiego działania jest chociażby sklep Shopi należący do grupy Sea Limited, który inwestował w naszym regionie naprawdę grube pieniądze w kampanie marketingowe i jakiekolwiek produkty sprzedawane w promocyjnych cenach. No i szczególnie nowym klientom się to podobało najbardziej. Ale Shopi nie zdobywało udziału w polskim rynku w wystarczająco szybkim tempie i Zasadniczo bardzo szybko się z tego rynku wycofało, bo już po półtora roku od rozpoczęcia działalności z polski zniknęło. Dziękuję. Dziękuję za wywiad. Do widzenia. Podobną strategię dziś przyjmuje naprawdę praktycznie każdy sklep internetowy z Azji. Poniekąd właśnie temu, czy właśnie Shine. Nie każda taka firma działa na stracie operacyjnej, co prawda, ale wyraźny jest trend oferowania bardzo tanich produktów w celu szybkiego zdobywania nowych klientów. No i Amazon dostrzega, co się tutaj dzieje, i ewidentnie nie zamierza zostawać z boku i z tyłu i patrzeć sobie biernie na to jak te zmiany się dokonują dlatego postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i konkurować również w tej niszy czy dobry pomysł no to już Czas pokaże. Czas pokaże. Czas pokaże. Volkswagen inwestuje w Rivian i zawalczy na rynku samochodów elektrycznych. Volkswagen ogłosił inwestycję do 5 miliardów dolarów w amerykańską firmę zajmującą się autami elektrycznymi Rivian Automotive. Wszystko po to, żeby razem rozwijać nowoczesne elektryczne pojazdy i zaawansowane oprogramowanie do właśnie tych pojazdów. Po ogłoszeniu tej. Bądź co bądź dużej wiadomości i dodatkowo wyników kwartalnych Riviana, akcje Riviana wzrosły o ponad 30% w jeden dzień, a sama współpraca może dać Rivianowi naprawdę sporo korzyści, bo jej celem jest przede wszystkim szybki rozwój oprogramowania i obniżenie kosztów produkcji dzięki większej skali. No i jakimś nowym innowacjom. Rivian wnosi tutaj dla Volkswagena swoje doświadczenie w architekturze elektrycznej i prawa własności intelektualnej, czyli coś, czego Volkswagenowi akurat w kontekście elektryków brakuje. Celem całego Przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnych platform tzw. SDV, czyli Software Defined Vehicle, które będą używane w przyszłych elektrycznych pojazdach produkowanych przez obie firmy. Volkswagen, das... Auto. W krótkim czasie Volkswagen skorzysta z technologii Riviana, co przyspieszy jego plany związane właśnie z takimi pojazdami, a obie firmy planują wprowadzenie pojazdów z nową technologią w drugiej połowie dekady, jednocześnie dalej prowadząc swoje dwie osobne, niezależne działalności. Dzięki tej umowie Rivian otrzymuje coś bardzo ważnego, otrzymuje kasę, która jest dla niego naprawdę, naprawdę istotna, bo firma cały czas generuje spore straty, a na całej sytuacji pośrednio korzysta też... Amazon, który również jest częściowym akcjonariuszem Riviana, a wzrost wartości akcji Riviana to wyższa wycena pakietu akcji Amazona i w konsekwencji wyższy zysk kwartalny dla firmy Jeffa Bezosa. No i to taki zysk, którego na pewno wcześniej żadni analitycy w swoich prognozach nie uwzględniali. Eli Lilly ogłosiła współpracę z OpenAI przy odkrywaniu nowych lekarstw, które będą walczyć z superbakteriami. Eli Lilly to największa firma farmaceutyczna na świecie. Niedawno nawiązała a bardzo ciekawą współpracę z OpenAI, aby razem prowadzić badania nad leczeniem odporności na superbakterie, które stają się coraz większym globalnym problemem. Eli widzi duży potencjał w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do odkrywania nowych leków, no i pragnie być liderem w tej jednak jeszcze raczkującej dziedzinie. Antybiotykoodporność nasilana przez masowe stosowanie antybiotyków, chociażby w hodowli zwierząt, oraz w ogóle generalny brak innowacji w obszarze rozwoju nowych antybiotyków, może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego już w bardzo niedalekiej e, przyszłości. Bakterie wraz z czasem systematycznie coraz bardziej będą się na antybiotyki uodparniać. No i WHO podkreśla tutaj, że obecne badania są niewystarczające, a małe zainteresowanie firm farmaceutycznych saudycznych, wynika, po prostu z niskiej opłacalności tych akurat badań. No i tu do gry wkracza generatywna, sztuczna inteligencja, która może znacznie obniżyć koszty odkrywania i rozwoju nowych leków, no a w efekcie zwiększyć marże i sprawić, że ludziom będzie się chciało to robić. No i na to liczy właśnie Elilili we współpracy z OpenAI. Partnerstwo może przynieść obu firmom naprawdę spore korzyści i jest kolejnym krokiem Elilili w kierunku dywersyfikacji swojego portfolio i poprawy ogólnej, globalnej opieki zdrowotnej. Obok już już oferowanych wiodących terapii na utratę masy ciała, czy, czyli słynnych leków na odchudzanie, czy też leków na raka, łuszczycę, tretyzm i chorobę Alzheimera, to właśnie leki na superbakterie, antybiotyki na superbakterie, mają być nową odnogą firmy. Akcje Eli Lilly są ostatnio na absolutnej fali wznoszącej przez to wszystko. Przez tylko ostatni rok podwoiły swoją wartość, co zbliżyło firmę jeszcze bardziej do przekroczenia magicznej bariery biliona dolarów kapitalizacji. No i to byłaby pierwsza spółka z sektora opieki. Zdrowotnej, której faktycznie udałoby się to wtedy osiągnąć. ByteDance i Broadcom pracują nad nowym chipem, który ominie amerykańskie sankcje eksportowe. Agencja Reuters podaje, że właściciel TikToka, chińska firma ByteDance, współpracuje z amerykańską spółką technologiczną Broadcom w celu zaprojektowania zaawansowanego procesora do szkolenia algorytmów opartych o sztuczną inteligencję. No i ta współpraca ma pomóc właścicielowi TikToka zabezpieczyć dostawy dobrych chipów w obliczu narastających potencjalnie Napięć na linii amerykańsko-chińskiej. Układ, nad którym pracują wspólnie firmy, ma być zintegrowanym chipem, dostosowanym do konkretnych zastosowań i wykonywanym z tranzystorów o wielkości 5 nanometrów. Co najważniejsze, ma być to zgodne z amerykańskimi ograniczeniami eksportowymi, a to znaczy, że Broadcom będzie mogło legalnie sprzedawać swój produkt tej chińskiej firmie. No obecnie jest to praktycznie nierealne, bo od 2022 roku, kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły kontrolę eksportu półprzewodników między Chinami i amerykańskimi firmami, nie ogłoszono żadnej jeszcze współpracy w zakresie chipów wykonanych w technologii 5 nanometrów lub mniejszej. Umowy między Stanami a Chinami w tym sektorze zazwyczaj dotyczą znacznie mniej zaawansowanych technologicznie układów, a w w całej tej układance Broadcom jest odpowiedzialny za zaprojektowanie chipa, Taiwan Semiconductor Manufacturing za produkcję, a Biden za wykorzystywanie go do swoich celów, między innymi do szkolenia AI. Współpraca Biden z Broadcom. Bardzo pomogłaby chińskiemu przedsiębiorstwu, czyli tym od TikToka, obniżyć koszty zakupów i zapewnić stabilną dostawę chipów jak najwyższej klasy. No ale nie oczekuje się, że Taiwan Semiconductor Manufacturing rozpocznie produkcję nowego chipa jeszcze w tym roku, bo jeszcze nie skończyła się faza projektowania. Najbardziej zaawansowane chipy od Nvidia są absolutnie poza zasięgiem Chińczyków ze względu na amerykańskie kontrole eksportu, no, które zostały nawiązane po to, żeby utrudnić Chinom ekonomiczną rywalizację ze Stanami, ale już te, które stworzyły Broadcom, są jak najbardziej, jak na razie, przez amerykańskie sankcje akceptowalne. To już wszystko w tym odcinku FinWika, a więcej informacji o giełdzie, gospodarce i inwestowaniu szukajcie na stronie rynku.pl oraz w wersji premium naszego serwisu yy, oraz również w naszych social mediach. Linki do wszystkiego zamieszczam w opisie tego nagrania. W tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć!